Witamy Państwa ze stadionu, na którym na co dzień gra Borussia Dortmund. Ten mecz komentować będą dla Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Mecze Bayernu z Borussią. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Marco Reus. Reus w pole karne. Ładne dośrodkowanie, ale niestety niecelne. Tak prezentuje się skład i ustawienie drużyny gospodarzy. Zespół zagra w tradycyjnym systemie 4-5-1 z jednym tylko napastnikiem. Takie ustawienie jest wbrew pozorom dość elastyczne, bo oprócz ewidentnego egzekutora cała druga linia to... Czy będzie prowadzenie? Jest! Gol! Rzeczywiście teraz oni dyktują warunki! Nadarzyła się okazja i ją wykorzystali. Teraz tylko muszą pamiętać, że gra toczy się do ostatniego gwizdka. Nie wolno im spocząć na laurach. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Götze. Reus. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Christian Pulisic. Ach, jak niewiele brakowało. Dobra decyzja. Troszkę celniej i byłaby bramka wyrównująca, ale to był dobry sygnał. Warto tu jeszcze powalczyć o remis. Thiago. Lewandowski. Robben. Kimmich. Bayern Monachium od linii bocznej. Thiago. Goretzka. Franck Ribéry. Thiago Alcantara! Marco Reus. Out dla Bayernu. Witzel, Delaney, Łukasz Piszczek, dośrodkowanie w pole karne, Marco Reus, ach, niecelnie, taki strzał z voleja bardzo widowiskowy, gdyby tylko trafił w siatło bramki, wyglądałoby imponująco. A tu wyglądało to inaczej, uderzenie chyba lekko spóźnione, efekt mizerny. Robert Lewandowski. Thomas Müller. Robert Lewandowski. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Franck Ribéry. Robben. Od wrzutu z autu Borussia Dortmund. Schmelzer. Mario Götze. Delaney. Żlek. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. To będzie rzut rożny dla Borussii Dortmund. Marco Reus z rogu. Piłka w powietrzu. Z tej akcji już nic nie będzie. Reus. Już blisko pola karnego. Lewandowski. Przed nami spotkanie Borussia Bayern Monachium, czyli słynny Der Klassiker. Mecze te mają ponad półwiekową tradycję. Pierwszy został bowiem rozegrany 16 października 1965 roku. Dzisiejsi rywale regularnie goszczą na samym szczycie tabeli ligowej. Sądzę więc, że emocji i wspaniałych akcji nie zabraknie. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Może dogrywać. Rzut rożny dla Bayernu. Z narożnika Arjen Robben. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu.
Będzie kolejny rzut rożny. Robben dogrywa z rzut rożnego. Piłka wybita z pola karnego. Jerome Boateng. Alaba. Spalony. Atak zatrzymany. Już niewiele czasu zostało do przerwy. Borussia nie może znaleźć sposobu na Bayern. Nie może odrobić straty do Bawarczyków. Chyba będą musieli się wziąć ostro do roboty w drugiej połowie. Ribery to musi wpaść. Frank Ribery. Zwabał piłkę bramkarz. Royce. Götze. Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Boateng przejął niedokładne podanie. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. No można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno. Thomas Müller. Lewandowski. Thomas Müller. Thiago. Próbował, nawet udanie, ale nie opanował. Royce. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Marco Royce. I zacznie Bayern Monachium od rzutu z autu. Robert Lewandowski. Thomas Müller. Royce. Pulisic. Axel Witsel. Borussia Dortmund po skrzydle mają miejsce z przodu. Przeciwnicy chyba zaspali. Thiago. Robben. Robert Lewandowski. Rozpoczynają kontratak. Frank Ribery. I mamy Thomasa Müllera. No i strata piłki. Müller, Ribery, Delaney, Maximilian Filip. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Tylko jedno. Gwizdek sędziego. Wznowili grę po przerwie. Na razie w niemieckim klasyku minimalnie lepszy Bayern, ale Borussia nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Delaney. Pulisic. Max. Dobre podanie, minęło linię obrony. Łukasz Piszczek. Zagrywa do tyłu, do kolegi. Znakomita reakcja, świetnie obroniony strzał. A czasu nie było wiele, bo strzał kąśliwy i z bliska. Brawo! Naprawdę należą się pochwały za tę interwencję. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Royce w pole karne. Ładne dośrodkowanie, ale niestety niecelne. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Znowu celne podanie tego zawodnika. Frank Ribery, Müller, Lewandowski, Arjen Robben. Arjen Robben! No, to był naprawdę niewielki spalony. Sędzia jednak dobrze go wyłapał. Niewiele to jednak zmienia, bo sytuacji bramkowej z tego by raczej nie było. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. To był dobry występ do przerwy. Jego bramka pozwoliła drużynie objąć prowadzenie, które potem udało się utrzymać do przerwy. Ribery. Teraz Robert Lewandowski przy piłce. Ale szansa Robbena. Nie będzie bramki. Skuteczna interwencja obrony. Royce. Axel Witsel. Delaney. Robert Lewandowski. Arjen Robben. Bayern atakuje. Będzie okazja. Ribery to musi wpaść. Wspaniała obrona, było bardzo groźnie. Fantastyczny refleks, wszyscy widzieli już tę piłkę w siatce.
Trener dokonuje zmiany, może ten zawodnik... Ribery przed szansą! No nie, nie wierzę. Bramkarz nawet nie musiał interweniować. Uderzenia z boleja do łatwych nigdy nie należą, ale tutaj zupełnie źle ułożył stopę. Sam wie, widać po jego minie, że powinien to zrobić lepiej. Przed nami końcowe 30 minut. Maksymilian Filip. Pulisic. Christian Pulisic. Udany, ależ spudłował. Próba placowanego strzału, ale piłka nie trafia w światło bramki. No wydaje się, że z tej odległości mamy prawo wymagać od strzelca nieco więcej. Thiago. No, jest w niezłej formie. Zdecydowanie się dziś wyróżnia i pokazuje się z naprawdę dobrej strony. Thiago. Robert Lewandowski. Trener postanawia wprowadzić małe zmiany. Zawodnik już się przygotowuje do wejścia na boisko. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Borussia Dortmund po skrzydle mają miejsce z przodu. Przeciwnicy chyba zaspali. Marco Reus. Atak pozycyjny, długo Shinji Kagawa. Ulala, ale zaimponował teraz umiejętnościami. Marco Reus z rogu, piłka w powietrzu. Piłka wybita z pola karnego. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Powinien dogrywać. No, dobry odbiór po stracie piłki. Zespół traci piłkę. Koniec ataku. Bramkarz wznowi za chwilę grę od bramki. Trener zdejmuje go po naprawdę dobrym występie. Zapewne chce oszczędzać jego siły. Goretzka. Miller. Robert Lewandowski. Kingsley Coman. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Starają się tą długą serią podań uśpić czujność przeciwnika. Szansa na dośrodkowanie. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Coraz mniej czasu do końca, przegrywają, słuszne. Robert Lewandowski! I broni tę główkę, ale sytuacja! Rodriguez. Lewandowski. No, kto przejmie tę piłkę? Ruszyli teraz groźnie do kontry. Reus. No, teraz tempo tego kontrataku trochę spadło. Mitchell. Mocne dośrodkowanie tuż przy ziemi. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. To prawdziwa wojna nerwów. Kto zwycięży w tym spotkaniu? Robert Lewandowski. James Rodriguez. Miller, to musi być bramka. Gol dla Bayernu. Widzimy jeszcze raz, jak padła bramka. Niewiele tam brakowało, żeby to obronił. Musnął piłkę, ale uderzenie jednak było na tyle mocne, że piłka wpadła do bramki. No, przewaga zaczyna być widoczna. 2-0. Dachut, Manuel Akanji, Maksymilian Filip, Marco Reus, Kagawa! Znakomicie bramkarz, duże brawa za tę interwencję. Ładne, udane przejęcie, rywal traci piłkę.
Ale szpechowe podanie i strata. Bayern od zwycięstwa dzieli już mniej niż kwadrans. Teraz muszą tylko utrzymać ten wynik do końca. Muszą się przygotować na coraz bardziej zdecydowane ataki Borussii, bo Dortmundczycy na pewno nie złożą tak łatwo broni. To może być bramka kontaktowa? Jest! Umieścił piłkę w siatce. Do końca spotkania niewiele czasu, ale ten gol daje im cień nadziei. Muszą się spieszyć, ale mają jeszcze szansę. Teraz możemy w powtórce dokładnie przyjrzeć się, jak padła bramka. Bramkarz już prawie miał tę piłkę. Dotknął jej, ale nie dał rady zmienić toru lotu na tyle, żeby piłka poszła na aut bramkowy, albo chociaż sparować na słupek bądź poprzeczkę. Wynik 2-1. Jeszcze o niczym nie przesądza. Müller. Lewandowski. James Rodriguez prosto od rywala. Wolf. Borussia Dortmund po skrzydle, mają miejsce z przodu. Przeciwnicy chyba zaspali. No, sporo finezji w tym prostopadłym podaniu. I w tym momencie arbiter...